Zobaczcie, jakie zjawisko nadchodzi tutaj do nas. Mgła, mgła. Hania mnie zawołała, bo coś znalazła. A co to jest, Hania? Weź to wyciągnij. Koło tej maszyny, koło tego żelastwa, tego czegoś, mnóstwo śmieci, ale i można coś fajnego wyłuskać. Na szczyt Wielbłądziego Garbu trzeba iść taką leśną ścieżką. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was serdecznie z naszego mobilnego domu z busa. Jesteśmy w Krynicy Morskiej. Dziewczyny jeszcze śpią. Ja biorę wykrywacz metali i idę nad morze. Natomiast jeszcze ważną czynnością przed pójściem na plażę jest rozstawienie stacji Alpowers, żeby złapała trochę energii, bo muszę podładować wykrywacze, a w tej chwili mam pojemności 34%. Tak. A jeszcze muszę mojego zbója nakarmić, bo jakiś taki wymęczony po wczorajszym dniu. Zjedz ten kawałek, dopiero dostaniesz drugi. O, odchodzi. O, no masz jeszcze tutaj zbóju też ten. Także miłego śniadanka, a ja uciekam nad morze. I moim oczom ujawniło się morze. Jest to niepowtarzalny klimat, ten szum fal, ten jod, który wdychamy. No i ta nasza pasja, która nam daje radość życia. Pasja poszukiwań z wykrywaczem metali. Dotarliśmy już na miejsce. Dzisiejsze poranne poszukiwania będą odbywały się wspólnie z kompanami naszej podróży. Wchodzę już na plażę i zobaczymy, co uda się znaleźć po tym, jak wczoraj jeszcze do późna wieczora biesiadowały różne grupy. Ciekawe, czy coś pogubiły, czy po prostu zostało to po wcześniejszych plażowiczach, którzy tutaj spędzali czas. Natomiast mamy blisko 2 godziny czasu, bo za chwilę te plaże się wypełnią. No i niestety nie będzie można już prowadzić poszukiwań. Co tutaj się nam zaraz pokaże? Jest moneta i to jest złotówka. Zobaczcie sami. O. Takim oto pięknym miejscu. Przeszedłem teraz tutaj wzdłuż tego murku, gdzie są elementy do wyciągania kutrów rybackich. Znalazłem taką oto gumkę, kapsel, ale też i jest złotówka, także tutaj, gdzie ludzie siadają, zawsze też coś jest gubione. Miejsce ciekawe, dlatego jeszcze je obejdę wokoło i zobaczę, czy będzie coś więcej niż tylko ta złotówka. Zobaczcie, ktoś zostawił palenisko, ktoś pewnie tutaj biesiadował, a efekty są takie, że obszedłem wokoło to palenisko, oprócz kapsli też jeszcze udało mi się znaleźć 2 złote. Ale co prawda, pomysł na palenisko i na miejsce idealne. A teraz podejdziemy do chłopaków, rozbiegli się tutaj po plaży, zobaczymy, jakie mają efekty. Jak efekty? Jak widać, do zupy się nada. Łyżkę. A kasiory? Ika. A, kasiory 10 groszy, ale kolega tam troszeczkę więcej. Pitrek, to podejdziemy do Pitrka. Lody. Lody na patyku. Co, Pitrek, znalazłeś? Lepiej, wiesz? Mi się lepiej teraz, w sensie, że z rana 12, 11 złotych. 12, 11 i druga kieszeń śmieci. Nie ma tragedii. Sezon się rozkręca, także trzeba regularnie tu przyjeżdżać. Jest sygnał, obstawiajcie. ID 7980. Co może być? Na jaką monetę stawiacie? Bo ja na co? Tam. Myślałem, że 2, a tu stary kapsel skorodowany. No co ja mam powiedzieć? Kapsel, nie moneta.
Jest i jakiś tutaj sygnał, zaraz zobaczymy, co to jest. Gdzieś jest tutaj. Wyciągniemy sobie. Ale gdzieś jeszcze głębiej chyba jest. Gdzieś tutaj na skarbce rozkopiemy. Nie mogę tego znaleźć. Jest gdzieś tutaj ten sygnał. No kurde, ucieka. O, mam już tutaj sygnał. Na tych zejściach do plaż zawsze coś się znajduje. To jest klasyk, żeby wejść z wykrywaczem i przeszukać te miejsce, dlatego że każdy tu wchodzi, wychodzi, naturalnie coś tam zawsze można znaleźć po tych osobach. A tym razem 50 groszy. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. My już wstałyśmy. Wstaliśmy, bo Zbój też się obudził. Krzysia nie ma, poszedł na plażę troszkę poszukać. My będziemy z Hanulką przygotowywały śniadanie. No i po śniadaniu będziemy się pakować i zmieniać miejscówkę naszego pobytu. W tym miejscu jest sygnał. Zaraz sobie przeczyścimy tą wierzchnią warstwę, bo jest na wierzchu, i zobaczymy, co to jest. O, jest monet. A, piątak. Zobaczcie, piątaczek. I to jest nowy rzut. A nie, myślałem. Także jest kolejna moneta. Złoty 20. Złoty 20, parę podkładek. Śrubki z pomostu. No i tak to powolutku zbieramy i czyścimy tą plażę. Słońce mocno świeci, ludzi pełno, a my schodzimy z plaży, żeby coś zjeść i żeby potem wrócić. Każdy zadowolony. Łyżka jest, będę mógł zupę zjeść. Także uśmiech jest bezcenny. Jak tam dziewczyny wyspały się? Skandal. Wyspane, Hania na śniadanko opędzlowała, dla ciebie co przygotować? Paróweczki. Paróweczki już się robi. Nie? Nawet łóżko zaścielone widzę. No co ty? Jeszcze nie. Dopiero wstała. Macie, Florek, trzeba się brać za sprzątanie. Bałagan jak nic. Po poszukiwaniach apetyt zawsze sprzyja. Dzisiaj na śniadanie paróweczki i też konserwa. Jak wiecie, konserwa jest nieodzowną częścią każdej osoby, która biwakuje. Konserwa, pomidor, ogórek. To, co na co dzień aż tak się nie je w domu, to w terenie smakuje niesamowicie i to właśnie za to sobie cenię też wyjazdy. Wiem, pewnie powiecie niezdrowe, bo tłuste, ale czasami takie przerywniki można sobie zrobić i pozwolić sobie na takie rarytasy. Ewelinka przygotowała co? Parówki. Paróweczki. Ale nie mam czym wyciągnąć, widelec jakiś czy coś. No czym wyciągnąć? No, gorące. No gorące, to gorące. No jest biwak, to i jest klimat. Zbój też na parówkach przyszedłeś? Ty nie dostaniesz. Nie. Dziękuję. Piotrek je flaczki. Wystarczą ci dwie? Tak, dziękuję. Dobra, smacznego. Po zamojsku. Wołowe. Najlepsze na śniadanko po porannych poszukiwaniach. Czujecie ten zapach? A zapach tych parówek? Tych niezdrowych parówek. Dobre paróweczki, nie narzekaj. Hania sobie gra w gry, a Ewelinka sprząta nasz, pakuje nasz mobilny dom. Wszystko co dobre szybko się kończy, trzeba się pakować i ruszać dalej. Pozostało nam jeszcze zwinąć tylko namiot, zapakować wszystkie rzeczy, no i odpalić busa i jechać dalej. A gdzie jedziemy, to za chwilę wam powiem. Część rzeczy już spakowane, łóżko złożone. Jeszcze tylko wykrywacze muszą trafić na swoje miejsce. Dobra. Poczekaj, jak potrzebuję. Dobra. Okej. Okay. I co teraz? Nogi w dół. Nogi w dół. Może go na pewno. To odwrotnie niż powinno być, bo nogi do góry. Czekaj, czekaj, czekaj. I teraz jak? Ten stolik ja wezmę, co? No na sam dół. Delikatnie trzeba do góry to podnieść materiał. Poczekaj. O. Hurra, jesteśmy uratowani, namiot złożony.
zwój czekał pod samochodem na wyjazd. Dobry piesek, dobry piesek. My już zapakowani i gotowi do wyjazdu. Pamiątkę z krynicy mamy, małego dziczka, także ruszamy dalej. No i małą marudę, Hanie. Zasięgu nie ma? Nie mogę grać. No. Patrz, quick, quick. Pakuj się zwój. A tu jest. Chodź, jedziemy. On nie chce jechać. Zbuju! Siadaj, chodź. Do widzenia. Do widzenia, drogi. Wyjechaliśmy już z pola namiotowego. Zdecydowaliśmy, że pojedziemy jeszcze do miejscowości Piaski. Po drodze będziemy chcieli Wielbłądzi Gar zobaczyć, bo nigdy tam nie byliśmy. No i później pić na plaży. Właśnie dojechaliśmy na Wielbłądzi Gar. Na szczyt Wielbłądziego Garu trzeba iść taką leśną ścieżką. Spinać się trzeba. Spinać się trzeba, prawda. Nie ma nic lekko. A teraz jeszcze schodki przewyższenia, jak na garb, to na wysoczyzny wchodzimy. I to logiczne. Prawda, Hania? Kondycja nie ta. Idziemy sobie, idziemy. Idziemy sobie. Trzymaj się, Hania, tak? Dalej schodami. Ale wycieczkę nam zrobiłeś? O. I jeszcze zobaczcie, tam wyżej trzeba dotrzeć, żeby trafić na ten punkt wysokościowy. No i jeszcze jeden poziom, na który trzeba będzie się dostać. Śmiało, śmiało, do góry. Do góry. O, pomalutko sobie tu wejdziemy z wami. O, zobaczcie, jesteśmy już na... I teraz tak, żeby wam uzmysłowić, jak to działa. Z tej strony jest morze, zobaczcie, zamglone. Tutaj są dziewczyny i zbój, a tutaj jest Zalew Wiślany. Także polecam to miejsce, naprawdę warto tutaj zajrzeć. Niesamowite, jesteśmy nad poziomem morza. Tam jest zalew. I schodzimy do samochodu, jedziemy teraz do miejscowości Piaski na plażę. Jak się mówi, mówi Piaski czy Piasków? Piaski. Piaski. Ekipa, pakować się do busa i śmigamy. Tylko komarów nie nawpuszczać. Przypiąć busa. Busa mówię, przypiąć zbuja i... A dziecko nasze też trzeba przypiąć. No obowiązkowo. Podobał ci się ten Wielbłądzi Garb? Nie. Nie? Mi też nie, bo go nie widziałem. Wielbłąda nie widzieliśmy. Pijmy, żeby nie wyszedł, ja ją zapnę. Dobra. Dobra? Tak jest. Wjechaliśmy już do miejscowości Piaski. Teraz będziemy szukać wejścia do plaży głównej, żeby się tam rozbić i trochę poprowadzić poszukiwania. Zobaczcie, co tutaj idzie do mnie. Dzik. Zobaczcie, jest mierzeja. To i są dziki. Chodź, masz. Zobaczcie, nastawiony. Za chwilę będę pewnie uciekał, bo nie wiadomo, czy jest przyjaźnie nastawiony, czy nie. Chodź. Cześć, malutki, cześć. Patrzy się nam prosto w oczy i idzie do swojego domu. Natura. Dotarliśmy już na miejsce. Zaparkowaliśmy na parkingu praktycznie przy samym morzu, ale zobaczcie, jesteśmy od granicy Polski 3 km, a sama miejscowość główna Piaski, przez którą przejeżdżaliśmy kilometr stąd. Także bierzemy wykrywacze i idziemy na plażę. Pewnie ciekawi jesteście, ile w ogóle kosztują kempingi i postoje na Mierzei Wiślanej, tutaj gdzie się poruszamy. Natomiast teraz, gdzie byliśmy na polu namiotowym, to koszt samochodu, który stoi na polu, 20 zł. No i oczywiście 20 zł też za osobę. Natomiast też dodatkowo musimy płacić za psa 15 zł. No jeżeli ktoś chce swój prąd, to dwie dyszki za dobę. Także łatwy rachunek. Jeżeli jesteśmy
w czwórkę ze zbójem, to mamy 95, tak średnio stówkę za dobę. Takie są mniej więcej koszty. Oczywiście duże kampery to większa cena. Za kampery kasują tutaj od 45 do nawet 70 zł za dobę. Jesteśmy już na plaży. Zobaczcie, na plaży w piaskach stoi taka charakterystyczna wyciągarka, którą tutaj przysypuje piasek, jak również system silników elektrycznych, które targają barki z wody. A jakby ktoś się pytał, to jest zakaz kąpieli. A w taki sposób sobie urządziliśmy naszą bazę do poszukiwań. Zaczynamy? Zaczynamy. Zbój już zaczął. Wyszukuję monet. Pierwszym sygnałem, jaki kopnęłam, był kapcelek, ale już kolejny, zobaczcie sami. Moneta. Jest to 20 groszy. Także może jeszcze coś z tego tu będzie. Sygnał jest taki pewny. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jeszcze tu jest podziemie. A nie, to są. Tutaj gdzieś jest. A, jest. Nie, jeszcze nie ma w środku. A, tu jest. Ziko. Pewnie ktoś sobie tutaj zasiada przy tych falochronach, o ile tak to można nazwać. No i gubi. I jest tego jakby konsekwencją, że mi udało się znaleźć złotówkę. Nie no, na bogato. Z dołka jednego. Także na bogato. No. Czyli mieliśmy nosa, żeby tu przyjechać. No. Na parking się zwróć, za parking. Za parking się zwróć. Hania mnie zawołała, bo coś znalazła. A co to jest, Hania? Weź to wyciągnij. Wyciągnij to. Co? Zaraz zobaczymy, tylko buty ściągnę. Co to jest? No dawaj, to wyciągamy tą sieć. Nic się nie stanie. O, taka sieć. Zobaczcie. Taka sieć. Hania, masz tą sieć. Co? A co to jest? Siatka. Sieć chyba. Pomóż, tacie. Zobaczcie, jakie zjawisko nadchodzi tutaj do nas. Mgła. Mgła pokrywa morze, mgła pokrywa plażę i za chwilę będziemy widzieć tylko siebie w odległości kilku metrów. Sygnał piękny. Zaraz zobaczmy, co to będzie. Jest. Jest to 50 groszy. Wow. Która razem jest na 75, bo jeszcze niedawno, wracając na tą stronę, 5 groszy znalazłam. Widać, że trochę poleżało. Znaczy razem 75 groszy. Musisz uważać, bo jest taka mgła, że krowy na polach dusi. No, co to za powiedzenie, krowy na polach dusi? Ale naprawdę, mgła robi się coraz większa. Hania niechcący z buja uderzyła i teraz cierpi mocno. Ma całe oko? Nie. No. No już dobrze. Oczko, dobrze. Zdarza się czasami. Z tym pieskiem to jak z dzieckiem. No co, wozimy dwójkę dzieci ze sobą. Ile to miłości, zobaczcie. Miłość z wykrywaczem w ręku.
A co wy tu będziecie spać? O, jakie całuski! Hania, zwój przyjął przeprosiny od ciebie. Śmierdzi? Koło tej maszyny, koło tego żelastwa, tego czegoś, mnóstwo śmieci, ale i można coś fajnego wyłuskać. Właśnie znalazłam złotóweczkę. Zbój odpoczywa, Hania się bawi, Ewelinka kończy poszukiwania. Na dzisiaj kończymy już poszukiwania. Zwijamy się z tej plaży. Idziemy teraz do busa. No i za chwilę podejmiemy decyzję, co robimy dalej. Czy wracamy do domu, czy jedziemy jeszcze w inne miejsce. Najpierw to musimy zjeść. No też oczywiście, ale ten wyjazd pokazał nam, jakie jeszcze musimy wprowadzić zmiany, żeby dłużej pomieszkać w busie, nie tylko kilka dni. Na pewno musimy wymienić opony, które już zamówiliśmy. Toaletę, nie? Która jest potrzebna. No i kilka innych rzeczy. A to przyjdzie do nas, do susza, także za chwilę wam powiemy o naszych dalszych planach. Zajechaliśmy w Krynicy Morskiej do baru, gdzie jest najlepsza zapiekanka. No i też kebab. Natomiast w międzyczasie dziewczyny były na zakupach. Hania, co kupiłaś? Kubeczek. Pokaż mi kubeczek. Co tam jest? Border Collie. Border Collie. Nasz zbój na kubeczku. A Ewelinka, co sobie kupiła? Nie sobie, tylko dla zbója kupiłam obrożę. Taką konkretną. Mam nadzieję, że będzie mu się podobać. A teraz jedzcie. To były nad kulcami. Póki ciepłe to jedzonko. Zobaczcie, fryteczki, sosik musztardowy, kebab i zapiekaneczka. A do tego dla Hani Polka. Smacznego. Smacznego. O, muszę, ja na pieczarki te inne nie zwracam uwagi. Ale ja ci wziąłem bez pieczarek. Bo wiedziałam, że nie lubisz. A to na piekankach nie zwracam. Bardzo dobra. A to na kebab na teraz. Bardzo smaczne. A wy jakieś macie ulubione miejsca, gdzie bijacie na zapiekce albo na kebaba? Napiszcie w komentarzu. Może tam pojedziemy. Hania sobie pizzę rozsmarowuje. Jaki masz sos? Czosnkowy. Czosnkowy. Mieszany. Bardzo smacznie. A czy drogo? Za dwie kolki, za kebaba i za piekankę zapłaciliśmy 89 zł. Ale poszliśmy do drugiego stoiska, bo Hania chciała pizzę i tam trzy dyszki. Czy to dużo, czy to mało? Pojedliśmy trochę, a nawet bardzo trochę. No i ruszamy dalej. Jednak jedziemy do susza. Zrobimy techniczne zabiegi, pozałatwiamy wszystkie swoje sprawy i po raz kolejny będziemy się pakować, żeby już jechać w inne miejsce. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.